Ach, piękny dzień mamy. Czyjej mamy? Ech, nieważne. Co dziś robimy? Może by tak, sprzedam ci. Czekaj, czekaj. Ktoś mnie chyba atakuje. A kto to taki cwany? Te dwa pajace pode mną. Rozdupcy mi. Co jest kurwa? Nic, nic. Wszystko gra. Dzięki mordeczko. Na mnie możesz liczyć. O nie, Węgry na mnie najechali. To może pomyłka? Musisz mi pomóc. Czekaj, pogadajmy z nimi. Nie ma czasu. Przekroczyli moją granicę. Chcą mnie zniszczyć. Ech, no dobrze. Pomogę ci. Co jest kurwa? Podobno atakujesz Polskę. Co to za pierdolenie? Najechałeś moje tereny, teraz oddaj fartucha. Ale to była tylko wycieczka przedszkola jechająca do... Szefakap. Czy ty właśnie? To ci się nic nie stało. Proszę cię, nie pakuj się już w kłopoty. A propos nie pakuj. Ech, no co tym razem? Jesteśmy ziomeczkami, prawda? Oczywiście, że tak. Sprzedaj mi do samoobrony 3 wyjebitne bomby nuklearne. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale że przyjacielowi nie sprzedasz. Ech, no dobra masz. Tylko żeby ci w kraju nie wyjebało. Ha ha ha. Spokojnie, nie w moim ma wyjebać. Że co? Nic, nic. No mam nadzieję. Polsko, co się dzieje? Co do chuja? Halo, ratunku. Ano tak, jeszcze ty. Ej Polska, dzwoniła do mnie Mołdawia. Coś tam się u was dzieje? Czy Rosja znów atakuje? Mały wypadek. Co jest madafaka? Gdzie jest Mołdawia? Ukraina, Białoruś i Węgry? Nie wiem, ja dopiero przyszedłem. Mów, co się stało. No gdzieś musiałem wypróbować te bomby. No ja pierdolę. Ej Polska! Czego? Zrobię ci z dupy rondo wiatraczna. Za co? Przestań. O chuj ci chodzi? To za Białoruś. Przyjacielu, pomocy. Co tym razem? Rosja mnie atakuje. Znowu sobie jaja robisz. Rozpruję ci dupsko, za to wszystko. Boże bracie, ratuj mnie. Nie dam się nabrać drugi raz, ha 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 ha. A czochraj bobra, poradzę sobie sam. Zdychaj dudu. Ach, to już koniec. Ha ha ha, nareszcie wszystko moje, teraz będzie spokój, ja tu rządzę. Och, ja żyję? Pieprzony bolszewik. Ale mu teraz współczuję. Pora się zabawić, lecimy. Hej, Tunezja. No co tam? Mam propozycję. Słucham. Oddam ci kawałek ziemi tak, abyś miała dostęp do Rosji, a w zamian chcę trochę twojej. O, wow, coś ciekawego, no dobrze. Tak, tak, strasznie ciekawego. Oj, chyba coś ci się na tamtym kawałku ziemi obok Rosji hajczy. Oj, idę to sprawdzić. No, no idź, szybko, szybko. Co za łeb, ha, ha, ha. Jebuk dół. No to pięknie mnie wydumał. Nie tracimy tempa, trzeba szukać baranów. Hej Egipt. Salam alejko. Te boci wielbłądy zjebały. O, no gdzie one być? O, za tobą. Bóg masz w łeb. Ale co ty robić? Dymać cię na wielbłądy. O, no my brother. A i szkoda go, wyjątkowo głupi okaz. I czy ty zamierzasz? Nie, nie, spokojnie. Uff. Ale wiesz co? Oj. Widzę, że ci się nie powodzi. Trochę głód. Dam ci mnóstwo racji żywnościowych w zamian za ziemię. Ech, no dobrze. Aha, i taka prośba, opuść broń, ze mną jesteś bezpieczna. No dobrze, cudownie jest mieć takiego sąsiada. Cudownie to robić z ciebie, debila. Co jest? Jak to jest stracić kraj za parę bananów? Aha, jestem totalnie jak Izak. Rosja, nie wiem, czy cię o pomoc prosić, ale spróbuję. Chwila, co ty kurwa robisz na moich terenach? To przez tego biało-czerwonego pajaca. Ha 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 ha, Indonezja cię atakuje? Polska. Witaj kochany. Nawet kurwa nie próbuj. Uj. Oj synek, teraz cię kurwa nauczę. Takiego wała jak Polska cała. Co do palmy? Jestem wszędzie i nigdzie, ha ha ha. Kurwa
cholera, co tu się dzieje? Dupa ci sztywnieje. Kończmy już to. Chyba cię cycedrą, jeśli myślisz, że tak łatwo się dam. Ja nie myślę, ja to wiem. To najwidoczniej chuja wiesz. Weź, bo ja się denerwuję, bo ci przypierdolę. Noż kurwa. To był dobry przeciwnik. Chyba nikogo lepszego tu nie mają te Araby, ha 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 ha. Ale uważaj na słowa. U, jaka odważna. Dalej sprawdzimy, czy się mylę. Nie radzę. Oj, jaki ja jestem głupiutki. Żebyś wiedział, teraz będziesz piszczał. Skopać mu dupsko. No witam. Elo, Polaczku. O kurwa. Ja również witam. Co ty tu robisz? Przynoszę Polsce nowy rozkład jazdy. Jaki rozkład jazdy? Jazda z kurwami. O chuj. Czemu pomagasz Polsce? Nienawidzę lizodupów. Ha ha ha, dziękuję ci. To drobiazg. Wiesz, co przyda mi się przymierze? Bardzo chętnie w to wejdę. Oj, no ja też bym chętnie wszedł. Ale w co takiego? Ech, nieważne. Trzeba się umocnić. Pogadamy z Algierią. Co jest? No cześć. Wiesz, że jeśli ze mną zaczniesz, to zleci się Maroko i Sahara Zachodnia? Ze mną nawet nie próbuj wojny. To nie o to nam chodzi. Nam? Ty z nim jesteś. Tak, i potrzebujemy też ciebie. Ha ha ha, myślicie, że macie jakieś szanse ze mną? My nie chcemy cię atakować. Chcę z tobą sojusz. A po co chcesz? Jesteś cwany i wiem, że mnie wykiwasz. Chcę tylko zemstę na Rosji. Czemu myślisz, że ci pomogę? Mam propozycję dla ciebie, której nie odrzucisz. Słucham. Po pokonaniu Rosji oddam tobie i twoim sojusznikom tą ziemię. No dobra, przekażę im, ale nie próbuj nas wykiwać. Dobra. Zgodzili się, ale musisz rozjebać Etiopię. Nie ma sprawy. Nie proszę, nie rób tego. Etiopia ma silnych sojuszników, z którymi nawet razem nie daliśmy im rady. Dobry. Dla kogo? Na pewno nie dla ciebie. Ha ha ha, ty wiesz, w jakie bagno teraz wchodzisz? No, na najlepszych terenach nie mieszkasz XD. Lepiej nie rób sobie wrogów. Morda tam. Oho, ktoś tu wywija chuj na lewo i prawo. Zaraz ci obetnę i włożę do dupy. Co to za pedalskie obyczaje? Takie obyczaje, żeby ci się dzieciństwo przypomniało. Szykuj dupsko. Algieria kurwa potrzebuje pomocy. Nie ma mowy, nie dam się drugi raz wyruchać. Ty zdradziecka sko. Ja pomogę. Nie trzeba kurwa, poradzę sobie sam. Haha, nikt ci nie pomoże. Wypierdalaj z powrotem do Europy. Wypierdolić to mogę ci starego z okna życia. Co jest kurwa? O szajse, co jest z nim nie tak? Ty parówo podsuszana, jeszcze mi się oberwie za ciebie. To mi pomóż, a nie stoisz jak pedofil pod przedszkolem. Jakim cudem? I co narobiłeś? Teraz ty się szykuj na to, co mi obiecałeś. Ale to jest niemożliwe. Skąd ta siła? Przyjacielu pomocy. Znajdź sobie jaja między nogami i ruszaj nimi. Jak na mężczyznę przystało. Co tam się odwala? Ech, co się tu tego stało się ten tego, aż ja tego, że no aż o Jezu, jak mnie bania boli. I to ja sobie pójdę. A kim ty kuwa jesteś, co? A co ty nic nie pamiętasz? Jak i ty? Kim ja jestem? Ty jesteś moim podwładnym. Cholera, nic nie pamiętam, ale no dobrze. Już wszystko wiesz, rozkazuję ci oddać tereny Arabii Saudyjskiej. Ej, słuchajcie, mam robotę. Czego? Znajdźcie mi tę zafajdaną Polskę i jej łeb rozjebcie jak stary starej po obiedzie. A po obiedzie pomidorowej czy jakim obiedzie? Nie no, on tak serio. Chwila, przecież ty zabiłeś Polskę. No jakimś cudem żyje, musicie się nią zająć. Słuchaj, Rosuko, z jakiej paki mamy ci pomagać? Czy ktoś jeszcze nie chce pomóc? A więc idziemy po Polskę. Słusznie. Ech, już oddaję. Co do ciula pana, ja żyję. Masz fart. Polska straciła pamięć i oddała część twojej ziemi. Czemu nie całą? Pewnie zapomniała. Jakaś kara musi być, ha 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 ha. To jeżeli tak, to zaatakujmy go szybko. Głupi jest i nawet nie ogarnie. Nie. Ty jesteś głupi, pomyśl. Polska nam podbije inne państwa, aż w końcu zdechnie sam. Ha ha, dobra. Ej, Polska, co ty robisz? Czemu oddałeś tę wieśniaką państwo? Przecież to moi sojusznicy. Ty chyba się z koczkodanem na łby pozamieniałeś. Polska, co się dzieje, nic nie pamiętasz. Ale czego nie pamiętam?
Co za kretyn stracił pamięć. Weź coś zrób. A masz po mordzie. Jebudu. Co jest kurwa? Straciłeś pamięć i oddałeś tereny Araby Saudyjskiej. Noż kurwa jego mać nie daruje. Poczekaj, pomożemy ci. No niech będzie. Ej sąsiedzi, widzieliście może Polskę? Słyszałam, że Iran coś gada o Polsce. Mamy gnoja. Dobra, to Polska niech atakuje Irak. Tam i tak jest wiecznie rozpierdol, więc nikt nic nie zauważy. Chwila, to Polska jest z wami? A jakiś problem? Jasne, że tak. Polska musi zginąć, więc wy pierwsi. Arabia pomocy. Chyba myślę, że też mam przejebane. Oj tak, kochany. Poczekaj, to nie ma sensu. Morda tam. Pojebani jacyś. Utkaj leszcza. Ej, patrz kurwa, Polska. Co jest? Co wy tu robicie? Mam rozkaz ci pokazać, jak wygląda dupa od środka. Ha ha ha, kto was nasyła? Rosja. Poddaj się i oddaj połowę ziemi, to cię oszczędzimy. Nie ma opcji. Ha 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 ha, a więc von Heigle Beleszczu 1. Próbuj szczęścia. Panowie, radzę wrócić, skąd jesteście? Już posrany? Posrany to ty byłeś, jak cię Menel z okna życia podpierdolił. Nie macie szans. Dobra, plan B, przepuśćmy Chiny. Haha, łatwo. Łatwo to cię w chuja zrobić. Łochuj, nie daruję wam. Łoty Mendołysa zostaw ją. Pozdrów Rosję i wypierdalaj. Dziękuję wam. Zawsze cię obronię, kochana. Nie mamy czasu na igraszki, lepiej się przygotujmy, bo jak Rosja tu przyjdzie, to zrobi nam tu bordel na kulkach. Co wy tu kurwa robicie, mieliście szukać Polski? Znaleźliśmy ją, ale nas pokonała. Jak was pokonała, co ty pierdolisz? Tchórze. Co ty wyrabiasz? Ty kolejny kretyn, naucz się najpierw normalnie gadać, cyng ciągu. Posłuchaj, to nie nasza wina. Polska ma przymierze z 4 państwami Afryki. Nie daliśmy rady, ale pokonaliśmy jedno państwo. Jedno państwo to ja pstryknięciem palca zrobię. Dzięki za informację, nie potrzebuję już cię. O ty zdrajco. Ha 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 ha, myślisz, że mi dorównasz? Znam twoje słabe strony. Ale jesteś już sama, więc nic nie zrobisz. Żegnamy się. Jeszcze tu wrócę. Ha ha ha, jasne, jasne. Uf, nie zauważył, że podbiłem inne państwo. Zemszczę się. Bra kurwa, koniec tego. Polska za bardzo sobie już pozwala. Czas stworzyć państwa, które sprawią, że Polska wreszcie się posra ze strachu. A więc powstań Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na chwałę Rosji. Hyjaha, a co jest, ja żyję? Witaj, musisz mi pomóc, razem podbijemy świat. Synek, nie ucz ojca dzieci robić. Za moich czasów to sam dałem radę z palcem w dupie. To już możesz zacząć sobie wkładać, bo z tego co widzę, to Polska was przetrzepie jak cygana podczas burzy w namiocie. Masz jakiś problem? Lepiej zacznij lepić kebaby z gówna, bo niedługo tylko to będziesz miała do jedzenia. A teraz dość gadania, pora stworzyć państwo, które będzie siało lęk wrogów Rosji, ludzi, którzy walczą do ostatniego członka z naciskiem na członka i tych, którzy niczego się nie boją. Powstań, nieustraszony zabijako. Co do 7 pereł morskich. Co ja tu robię? Ja cię stworzyłem, jesteś moim sojusznikiem, razem podbijemy świat. Co ty mówisz? Mam Bydgoszcz? Tam jest dzicz jak u mnie na wyspie piratów, więc więcej nic mi nie potrzeba. Czyli nie chcesz skarbów z innych państw? A chyba jednak się skuszę. Rosja, nie uważasz, że zadawanie się z tymi cyganami to niezbyt mądre? Dla mnie nie są zagrożeniem, co innego dla innych, ha 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 ha. No nie wiem, nie ufam im, jeżeli się zbuntują, to będziemy mieli problem. Spokojnie, dam im pieniądze, że będą mi posłuszni. Wielka Brytania jest problem, Rosja wskrzesiła 2 potężne kraje i jest chyba groźnie. No i co? Wiadro, to że trzeba chyba coś z tym zrobić. Ej Niemcy, ile macie w skarbcu złota? Słucham? Co to za pytanie? Ha 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 ha, takie pytanie, że ci zrobię wjazd na chatę i zabiorę wypłatę. I nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty się... Ej tempadzido, co ty wyprawiasz? Nie rob sobie wrogów, bo to nie Maroko, gdzie schowiesz dupsko do jaskini i cię nikt nie znajdzie. Posłuchaj czerwony klaunie, to nie ja dałem się pokonać państwu, które pokonałem, więc łaskawie zamknij pizdę. Jak śmiesz atakować swojego sojusznika? To było tak profilaktycznie, masz wiedzieć, że nie żartuję. Posłuchaj, jest coraz gorzej, piraci zaczynają spory z innymi państwami, a przecież mieliśmy się tylko zająć Polską. Hehe, spokojnie, wszystko idzie zgodnie z planem.
O kurde, a cóż to za plamka tutaj? Może jeszcze by tu coś. Nawet nie próbuj, bo zarobisz w łeb. W czym problem? Na chuj robisz sobie wrogów? Ej, przepraszam, mam pytanie. Morda tam. Ej, musimy coś chyba zrobić z tymi piratami. Chyba się już uspokoili. Tato, sobie popatrz. Je budu jak murzyna na drzewie. Ha ha ha, super zabawa. Dość tego. No nareszcie mogę dać ci legalny wpierdol, ha ha ha. Ej kolego, nie pojebało ci się w głowie coś, że uderzasz? No nareszcie zabawa. Zabawa to była, jak starego najebanego na taczce wiozłeś do domu. Jednego mniej, teraz wasza kolej, nazisto. Rosja, piraci zwracają za bardzo na siebie uwagę. Taki był plan. Piraci zajęli się innymi, teraz możemy dojść do Polski i nikt nam z Europy nie przeszkodzi. O kurde, sprytno, jednak czegoś się ode mnie nauczyłeś, haha. Masz teraz potężniejsze państwo i idziemy na Polskę. Zniszczymy wszystkich na swojej drodze, muahaha. No nareszcie mamy Polskę, hahaha. No hej, Polaczku. Łoż kurwa, Rosja z tym czerwonym komunistą są przy mojej granicy. Idźcie do Europy szybko, oni nam pomogą, a ja Rosję przez chwilę postaram się zatrzymać. Nie proszę, nie zostawię cię samego, kochany. Nie chcę cię narażać, nie martw się, poradzę sobie. No witamy panowie, pewnie po 2 kilo w pierdolu, już podaję. Zaraz nie będzie ci tak wesoło. Nie poradzisz sobie z nami. Coś mówiłeś? Jest was aż 3, to dobrze, bo będzie się wam raźniej spierdalało. Nikt nie jest w stanie mieć takich jaj, żeby nas pokonać, ha ha ha. Dziękuję wam, ale naprawdę musicie iść wezwać pomoc z Europy, bo oni są jednak za silni. Halo Algerio, pora kończyć to przedstawienie. Zaatakować Polskę? Nigerkę. Nie taka była umowa. To rozkaz. Szybko do Europy. Ech, przepraszam cię. Ale co się stało? Co ty od Janie Pawlasz? Muszę to zrobić. Jesteś z Rosją? Muszę, przepraszam. Ty zdradziecka mordo. Nie poradzisz sobie, proszę poddaj się. Nie ma mowy. Ech, w takim razie, je budu jak matkę w pralce. Pożałujesz tego lizania dupy Rosji. A tam całkiem dobra była. Co? Nic. Jakoś będę musiał z tym żyć. Czyli jakieś 5 minut, bo Polska ci zrobi w mordzie dni otwarte. Wybacz mi. Halo Polska pomocy. No halo, co się dzieje? Już za późno. Przepraszam. Kocham cię. Ech, szkoda, że się nie poddała. Halo, halo. Wszystko gra? A cóż to Polska się tam dzieje, ha ha. Macie fart, frajerzynki, zajmę się wami później. Ha ha ha, no i widzisz, wszystko idzie tak jak ma być. Teraz atakujmy go, póki jest zajęty. Co tu się kurwa dzieje? Nie mam pojęcia, ktoś tu przyleciał, rozwalił Nigerkę i uciekł? Co? No nie daruję, mów, kto to był. Właśnie jest taki problem, że nie mam pojęcia, bo stałem akurat plecami. Aha. A czemu masz jej tereny? Pewnie mi ten ktoś dał. Nie wiem dlaczego, może jakiś głupi był. Czy ty masz mnie za takiego debila? No trochę też, a co? W sumie masz rację, ale nie jestem aż tak głupi, żeby nie widzieć, co tu się odjebało. Masz to dla ciebie. A na chuj mi Pampers? Zaraz zobaczysz. Poczekaj, dogadamy się, ja nie chciałem jej zabić. Już po tobie. Ech, czyli wojna. Dokładnie, żyjecie w tej Afryce 100 lat za murzynami i nie wiecie, co znaczy honor. Mam honor, ale nie miałem wyjścia, daj mi wytłumaczyć. Daję ci na to minutę. No więc to było tak. Lalalalala, bomba tu, bomba tam, lalalał. Chwila, co ty tu kurwo robisz? Jestem tu z ofertą współpracy. I dlatego rozłożyłeś mi bomby przez kawałek granicy? Nie, spokojnie. Rozłożyłem na wszystkich granicach. Co do kurwy? Czego chcesz? Tylko sojuszu, dam ci fundusze i będę cię wspierać w zamian za informacje, co się dzieje w Afryce i w razie czego pomóc. A co jeśli nie? W takim wypadku rozsadzę ci dupsko jak po ostrym kepsie. Mam to w dupie, nic cię teraz nie uratuje. Chyba ktoś tu ma krótką pamięć. Że niby co? Wiesz, że jeśli ze mną zaczniesz, to zleci się Maroko i Sahara Zachodnia, ze mną nawet nie próbuj wojny. Faktycznie. Teraz to już za późno. Oczywiście, ale dla was. A teraz ty pindolku. Ha, 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 nareszcie to będzie ostatni odcinek z Polską.
Dobra, Grzybie, kończę z tobą i idę na Rosję. Mam nadzieję, że dam radę. Noż, kurwa, te Rumuny są już tu. Polsko, to nareszcie twój koniec. Kurwa mać, nie mam sił na tych dwóch grubasów. Poddaj się, ale ostrzegam, i tak cię zajebie. Dobra, uciekam, albo nie uciekam, już wszystko mi jedno, ech, straciłem Nigerię, straciłem już wszystko. No nareszcie zrozumiałeś, że nie masz szans, teraz cię wykończę. A temu coś się nudzi, widzę. Nie będziesz mi się tu rusku panoszyć. Jak się pies do pana odzywa? Łoj, toś teraz pojechał. Haha, rozjebie całą Europę, a ten Rusek chce tylko Polskę, hahaha, ciekawe, po co mu to? To Polska nadal żyje. Co to za życie w Afryce, hahaha, o kurwa, wygadałem. Jebłudu po pysku jak świnie w święta. Co się tu tak pchasz jak murzyn do studni? Noż, kurwa, kolejne klocki do poskładania. Nie pozwolę Rosji wstąpić do Afryki. Widzę, że jednak mam szansę z wami pedałami. Kurwa Rosja, czemu cię nikt nie lubi? A ty to niby lepszy? Nie o mnie tu mowa. Radzę wypierdalać za bramę, bo was odholuję. Chuje, ha, ha, ha. No raz, kurwa. Dość tych kpin, wy kurwa nie wiecie chyba, jacy my jesteśmy potężni. Tacy, że aż wcale. Jak z wami skończę, to wtedy pogadamy. Ty wiesz, co powiedziałeś, czy nie bardzo, ha, ha, ha. No może i nie bardzo, ale to nie zmienia faktu, że nie macie szans. Cały czas pierdolisz na odwrót. Ale urwał, ha, ha, ha. Teraz to się wkurwiłem. Co ty tu kurwa robisz? Pomagam bratu. Chyba też chcesz dostać w pierdol. Radziłbym wam bronić waszego kraju, ha, ha, ha. Ciekawe przed kim, przecież wy nie macie szans. My nie, ale co innego, piraci, którzy właśnie was jebią od tyłu. O kurwa. I tak to się załatwia, ha, ha, ha. Kto tu się odpierdała? Pora pokazać, kto tu ma największe jaja. Hehe, idioto, ja cię stworzyłem. I to był twój największy błąd, nie licząc urodzenia się. Nie no, jak śmiesz mnie obrażać, cyganie dymany. O jakich ty piratach im mówiłeś? Rosja przywróciła piratów do życia i dała im państwo. I teraz ich atakują. Haha, dobrze im tak. No niekoniecznie, oni atakują wszystkich. Teraz wzięli się za Rosję, bo im powiedziałem, że Rosja po pokonaniu Polski ich rozwali, więc się przestraszyli, haha. Nie zamierzam czekać i patrzeć, aż mnie rozwalicie, cwaniaki. Wyeliminuję was, a potem wszystkich dookoła. Rosja, mówiłem, że to zły pomysł zadawać się z cyganami. Nie nazywaj mnie tak, komu chustrugany. Dobra, koniec już z tobą. Haha, chyba nie wiecie, z kim macie do czynienia. Wiem, ze zwykłymi cyganami. Jakimiś cyganami to byłeś ty, który ukradł trochę ziemi, natomiast ja siałem postrach na wszystkich wodach. No z wyjątkiem plaży w Stegnie. Ale poza tym bał się mnie każdy kraj, a ciebie pokonali Polaczki, których miałeś cały czas pod sobą. Polecam opcję poddania się. Nie ma mowy, Grzybie. A więc pizdół komuchowi. I teraz kto jest górą, co? Rosja, pomóż. Nie radzę, Rosjo, nie wtrącaj się, to ci daruję życie. Czemu mam ci wierzyć? Jeżeli rozwalę tego czerwonego pająca, to będę się czuł bezpiecznie, że mnie nie zaatakujesz ani ja ciebie, bo przyda mi się sąsiad po rozwaleniu reszty świata. No w sumie to ma sens. No co za debil. Ty tam cicho, z tobą zaraz skończę. Rosja, ty tchórzliwa, naiwna kur... Zamknij mordę. Haha, teraz ja mam największe państwo, nic nie znacie się na prawdziwych wojnach, kurwa, kiedyś to było, wojna ze niesamowitymi strategami, a teraz nawet nie wiecie, ile kosztuje bochenek chleba. I tak kiedyś zdechniecie. Niestety nigdy tego nie zobaczysz, haha. Jakieś ostatnie słowo? Donna mama es chujocita. Łoty kurwo. Czekałem na to od początku i się doczekałem, haha. O kurwa, Polska, czemu mi pomagasz? Nie pomagam ci, tylko atakuję go, żeby nie rozwalał więcej państw. Coś ci się nie udało, haha. Wróg mojego wroga jest moim. Zamknij mordę i napierdalaj. I co teraz, cyganie? O nie, nie nazywaj mnie tak, kurwa. Polsko, pierdolnijmy razem. Dobry pomysł, a więc sru. Co tak słabo? Patrzcie, jak to się robi, kurwa. Coś ci nie pykło. Wiesz, lubię cię, ale spierdalaj. Trzech na jednego? Banda łysego. Dobra, wiecie co? Wyjebię was pojedynczo. Najpierw ty. No a teraz wasza kolej. Coś ci się prześniło. Wzywamy moc Stacha Johna. Riko i Koko! Pójdźcie boko, spierdalaj po mojej góry! Ło cholera, ale pobór mocy. Nie podniecaj się już tak. No i co tam, piraci? A gówno.
Widzę, że jeszcze się wam nie znudziło. A ty to kurwa lepszy? Zamknąć mordy i szykować mordy do obicia. Otyż mat ławców ciecie bożycach robiony. Pożałujesz tego, że się stworzyłeś. Przecież to ty go stworzyłeś. Ano tak. Dość pierdolenia. Wojna. Polska i Rosja walczą z piratami. Dawajcie przyłączymy się. Oto lecimy krótko z nimi. Litwa, Estonia, przyłączcie się. Zrobimy spokój raz na zawsze. Mimo że cię nie lubię, zrobią to, bo tych piratów nie lubię jeszcze bardziej. Haha, ale dostają w dupę. A chuj wam w oko? Nie będę wam dłużna. To się teraz zabawimy z nimi, haha. Co tam się kurwa dzieje? Dupa ci sztywnieje. Gdzie ja to słyszałem? Dobra, nieważne. Uwaga, pierdolnie. Ale poszło jak Macierewicz do pierdła. To nie miało tak wyglądać. No i po co było tak kozakować? A ty to niby lepszy. Nie było tematu. Atakować? Kurwa, nie taki był plan. To chujowy miałeś ten plan. Nie ma u mnie słowa poddać się, walczę do końca. I ten koniec, który będzie trwał 2 minuty, haha. A może jednak sojusz Polsko, co ty na to? My chcemy sojusz. Naprawdę? Nie XD. Oj piraci, miło było was znowu zobaczyć. Ale pora, jak to wy mówicie, odpływać. No to co, jakieś ostatnie życzenie? Tak, nie zabijajcie mnie. Kurwa, tego nie przewidziałem. No dobra. Naprawdę? Prima aprilis. A wiecie co, jebę was wszystkich, piesa kot patrzył i walił konia. O kurde, to żeś teraz powiedział. Poczekaj Polska, ja to załatwię, słuchaj tego. Dajesz. Chyba ty. Ja pierdolę. Kończmy to. No to jeb cios ostateczny. No i elegancko. Piko będą całe te. Dokładnie. Teraz ty. Co ty odwalasz po tym wszystkim? Przez ciebie zginęła Nigeria. Tego ci nie daruję. Chwila, Rosja, przecież ty przywróciłaś do życia piratów i Związek Radziecki. Może spróbuj zrobić to samo z Nigerią. Tak, ale potrzebuję na to fundusze, a przez to wszystko jestem biedny jak ksiądz na kwarantannie. Złożymy się, odbudujmy wszystkie państwa. Każdy da trochę. Ja też. Też. Kurwa. A więc to koniec. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nie no, żartowałem, przecież na tym świecie zawsze znajdzie się ktoś, komu odjebie. Ale jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Pozdrawiam was i trzymajcie się tam.